Stefan Bronisław Starzyński, dwukrotnie odznaczony krzyżem walecznych major rezerwy, syn Alfonsa Karola i Jadwigi z domu Lipskiej, urodzony 19 sierpnia 1893 roku przy ulicy Dobrej na warszawskim Powiślu, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, były wiceminister skarbu, w wieku lat 41, dnia 2 sierpnia 1934 roku, obejmuje funkcję komisarycznego prezydenta Warszawy. Mówi się o nim, że jeśli Starzyńskiego postawi się na szynach, to będzie jechał naprzód. Nie znosi rutyny biurokratycznej, ceni nowatorstwo i energię działania, nie boi się robić sobie wrogów w obronie spraw, które uważa za słuszne. Przeciwnicy zwalczają go przy pomocy plotek, donosów i kampanii publicystycznej. Na głośnym procesie o zniesławienie Starzyńskiego, który toczył się w listopadzie i grudniu 1937 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko znanemu germanofilowi Władysławowi Studnickiemu, autorowi broszury mianowany niepowołany administrator pan Stefan Starzyński, Starzyński powiedział: rakiem, tak, rakiem życia polskiego jest oszczerstwo. Oszczerstwo i plotka. Jako oskarżyciel oczekiwałem od strony przeciwnej na tym procesie dowodu prawdy. Nic w tym procesie nie mogło mnie zaskoczyć, nic bowiem w moim życiu nie mam do ukrycia i niczego wstydzić się nie potrzebuję. Ale w życiu każdego człowieka musi być jakiś stosunek, jakaś proporcja między pracą, pracą pozytywną i walką z kłamstwem i łajdactwem. Ja jestem człowiekiem pracy, pracy pozytywnej. Nie mogę życia swego, energii swojej poświęcić na walkę z łajdackimi plotkami. Mówi Józef Krzyczkowski, współpracownik Starzyńskiego. No i cóż, jakie były jego stosunki i jakie były osiągnięcia w zakresie zdobywania zwolenników? Ja muszę powiedzieć, że on najmniej zwolenników to miał wśród swoich własnych sanacyjnych przyjaciół. Pan nie ma pojęcia, jak jemu utrudniano życie. Tylko, że on, tutaj to on mógł to przełamywać. O ile w Ministerstwie Skarbu to on musiał się wycofać, to tutaj on potrafił stworzyć taki pęd, tak argumentować, że... No, atakowali go. Poszły, no nie ma żadnych wątpliwości. Atakowała go warszawska lewica, postulując zamianę komisarycznych rządów na ratuszu przez demokratyczny samorząd. Atakowali go endecy i ONR-owcy za politykę personalną, etatyzm i przyjacielskie kontakty z ludźmi lewicy. Atakowały go żydowskie partie mieszczańskie, a szczególnie sioniści. Atakowali go piłsudczycy, zwolennicy ostrego kursu wobec opozycji. Ale Starzyński nie podejmował polemik, głosił zasadę pracy, pracy organicznej i po prostu dobrej roboty. Na szczęście w walce o piękno i modernizację Warszawy Starzyński nie był sam. Jan Lechoń w Gazecie Polskiej z 11 listopada 1938 roku pisze: jestem zdania, że prezydent Starzyński jest od dawna pierwszym, jednym z niewielu prawdziwym mecenasem sztuki polskiej. I to w renesansowym tego słowa rozumieniu, że nie tylko ma ten instynkt i wyższe pojęcia, by dla piękna i sławy stolicy używać prawdziwej sztuki, ale poza tym pracą swoją, jej ciepłem, jej rozmachem, jej wielkim oddechem stwarza klimat zdolny uskrzydlić każde słowo lub zestroić nowe, budownicze harmonie. Eugenia Brunowa wspomina: to była pełnia lata. Dzień był słoneczny, ciepły.
Pojechaliśmy razem ze Stefanem na cmentarz powązkowski na grób siostry. Był tego dnia bardzo poważny i smutny. Kiedy czas było już wracać, Stefan rzekł mi cicho: wiesz, Eugenio, właściwie to tu. Tu jest mój dom. W przyczuciu śmierci Starzyński 22 lipca 1937 roku sporządza niepoświadczony rejentalnie testament. Majątek dzieli między bliskich krewnych swej niedawno zmarłej ukochanej żony Pauliny i dzieci swoich braci. Na rzecz Muzeum Narodowego zapisuje wszystkie obrazy mające wartość muzealną i na rzecz Archiwum Miejskiego dekrety nominacyjne, odznaki orderowe, no i książki. Książki dedykowane prezydentowi miasta. Nie lubili się ci dwaj panowie. Było to publiczną tajemnicą. Stanowili dwa odmienne, kontrastowo różne typy. Starzyński, człowiek pracy, niemal młodzieńczy entuzjasta, i Jaroszewicz, cynik, człowiek zabawy, niepoważny lekkoduch. Los postawił ich koło siebie. Jeden był prezydentem miasta, a drugi komisarzem, czyli szefem administracji i bezpieczeństwa stolicy. Starzyński pracował do późnych godzin na ratuszu, a Jaroszewicza często po południu należało już szukać w oazie albo na brydżu u któregoś ze znajomych dostojników. Kiedy 5 września 1939 roku na polecenie premiera Słowoja Składkowskiego Jaroszewicz opuszczał Warszawę i namawiał do ewakuacji Starzyńskiego, ten odpowiedział mu: wiesz co, Wołodia, powiedz swemu premierowi, że jeśli się nie troszczył o los mój i los miasta w chwili, gdy go opuszczał, to teraz troskę o to niech pozostawi mnie. I powiedz mu jeszcze, że ja dezerterem nie będę. W piątek 1 września 1939 roku o świcie na lotnisko Okęcie, Rakowiec i Koło spadają bomby. Pierwsze ofiary w ludziach, atmosfera podniecenia, trwa akcja kopania rowów. Po południu ukazuje się orędzie prezydenta Mościckiego. Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa polskiego. Sobota, 2 września. Brak bliższych informacji z frontu. O świcie w południe i po południu nalotny. Wszystkie placówki handlowe i instytucje pracują bez zakłóceń. Pomyślne wiadomości o obronie Westerplatte. Niedziela, 3 września. O godzinie 11 minister spraw wojskowych Tadeusz Kasprzycki w wykonaniu rozkazu naczelnego wodza poleca generałowi Walerianowi Czumie zorganizowanie obrony Warszawy. Bombardowanie. Anglia i Francja przystępują do wojny. Entuzjazm wśród ludności. Poniedziałek, 4 września. Ciężkie bombardowania Śródmieścia, Pragi, Woli i Grochowa. Niepomyślne wiadomości z frontu. Warszawa przyjmuje uchodźców z zajętych terenów i pierwsze większe transporty rannych. Zapada decyzja o ewakuacji rządu i centralnych urzędów do Lublina. Ci ludzie nie mają zupełnie poczucia odpowiedzialności. Potracili głowę. Teraz możemy liczyć już tylko na siebie. Tylko na siebie. Obywatele stolicy, wskutek nalotu bombowego wiele rodzin ucierpiało, szereg domów zostało zniszczonych. Władze miejskie własną organizacją i siłami społecznymi przystąpiły już do likwidowania skutków nalotu. Obok miejskich sił technicznych zostało powołane
Społeczne Pogotowie Techniczne oraz Społeczny Komitet Samopomocy Społecznej, który wraz z Miejską Służbą Opiekuńczą opiekować się będzie nieszczęśliwymi rodzinami i sierotami. Obywatele stolicy, musimy zachować wspólny spokój ducha, możliwy spokój pracy i nade wszystko ład. Wtorek 5, środa 6, czwartek 7 września. Gorączka ewakuacyjna. Nowomianowany minister propagandy Michał Grażyński oświadcza na konferencji prasowej, że Warszawa będzie ewakuowana. Silny nalot niemiecki na Dworzec Wschodni. Wiele ofiar śmiertelnych. Szef propagandy w sztabie naczelnego wodza, pułkownik Umiastowski, wzywa przez radio ludność do masowego udziału w budowie barykad i umocnień wobec bezpośredniego zagrożenia Warszawy przez Niemców. Stefan Starzyński podejmuje akcję zaradczą wobec przejawów dezorientacji i chaosu w mieście. Zarządza utworzenie Straży Obywatelskiej, której komendantem zostaje major rezerwy Janusz Regulski, mówi Halina Regulska. Radio jest u nas otwarte bez przerwy. Może dlatego, że jest to szalenie ważny kontakt ze światem, właściwie jedyny kontakt ze światem. Dziś rano słyszę, jak pułkownik Umiastowski histerycznym głosem wykrzykuje alarmujące wiadomości. Niemcy są u bram miasta, budujcie barykady. Niemcy są u bram miasta, budujcie barykady. Zamarłam z wrażenia, przecież Starzyński wypowiedział przede wszystkim wojnę panice. Telefonuję szybko do mojego męża, do Janka, do komendy SO. I mówię, otwórz natychmiast radio i posłuchaj, co mówił Umiastowski. Janek łapie w radio apel Umiastowskiego i natychmiast łączy się ze Starzyńskim. U nas radio ciągle otwarte. Słyszę, jak w studio, gdzie przemawia Umiastowski, dzwoni telefon. To dzwoni zaalarmowany przez nas Starzyński. Słyszę, jak Umiastowski przestaje mówić, podchodzi do telefonu. Ależ ja nic, panie prezydencie, ja nic. Radio umilkło. Obywatele stolicy, działania bojowe mogą się przenieść pod mury Warszawy. Władze cywilne zmuszone były do ewakuacji. W ślad za nią zaczęła się zbędna ewakuacja ludności. Obywatele, Warszawę trzeba obronić. Wracajcie do swoich zajęć. Pomagajcie wojsku mężną postawą oraz utrzymywaniem ładu i porządku, by nie odrywać wojska od pracy bojowej. Dowódca obrony Warszawy, Walerian Czuma, generał brygady. Obywatele powołani do organów i służb obrony przeciwlotniczej. Wasza ofiarna praca na odpowiedzialnych posterunkach musi być kontynuowana z nieugiętą energią. Wzywam was do zachowania pełnej gotowości. Wzywam was do przeciwdziałania fałszywym informacjom i wszelkim formom dywersji. Na powierzonych wam posterunkach OPL pomnażajcie bezustannie dorobek dobrze wypełnianej służby i zasługi społecznej. Komendant obrony przeciwlotniczej Julian Kulski, wiceprezydent miasta. Wszyscy obywatele, którzy zgłosili się do Straży Obywatelskiej, winni natychmiast stawić się w biurach SO do dyspozycji. Należy przeciwdziałać nieuzasadnionej panice ewakuacyjnej, uspokajać ludność i brać ją w opiekę. Wszyscy obywatele muszą być opanowani jak żołnierze. Trzeba działać spokojnie i rozumnie i tłumić panikę w zarodku. Komendant Główny Straży Obywatelskiej Janusz Regulski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, Stefan Starzyński. Obywatele stolicy, przemawiam do was nie po raz pierwszy w tych dniach. Przede wszystkim zwracam się o opanowanie i spokój, do którego wezwała nas dzisiejsza odezwa generała Czumy, dowódcy obrony Warszawy. Chwila dzisiejsza nakłada na całe społeczeństwo stolicy, na całe społeczeństwo odpowiedzialne obowiązki. Musimy drogą samopomocy społecznej rozwiązać wiele problemów. Ludność miasta i jej mienie musi być obronione. Musi. Dlatego przede wszystkim winna w pełni działać Straż Obywatelska. Żółte opaski Straży Obywatelskiej to symbol honoru,
i samopomocy społecznej. Szeregi SO zabezpieczą porządek w mieście. Drugim naczelnym obowiązkiem jest utrzymanie tak świetnie działającej obrony przeciwlotniczej. W imię wspólnego interesu i dobra nikt nie ma prawa dezerterować z tej pracy. Przeciwnie, wszystkie szczerby w niej muszą być uzupełniane. Ubytek ludzi z OPL winien być zastąpiony nowymi siłami. W związku ze służbą w OPL potrzebni są inżynierowie, majstrowie, technicy i liczne ręce robocze jako pogotowie techniczne. Służba ratowniczo-sanitarna musi działać sprawnie, żeby rannym od bomb nieść szybką pomoc. Więc lekarze, sanitariusze i pielęgniarki, zgłaszajcie się w placówkach OPL i obejmujcie służbę. Trzecia ważna sprawa, bardzo ważna, to aprowizacja. Dzisiaj wszystkie sklepy spożywcze i spółdzielnie w Warszawie są otwarte i dostarczają żywności. Kupcy prywatni też winni otworzyć swoje sklepy. Straż Obywatelska zabezpieczy ich swobodne działania. Niestety, trudność dostawy zmusza nas do oszczędności, więc niech sklepy sprzedają tylko niewielkie ilości towaru niezbędne do wyżycia bieżącego. Czwarta sprawa to opieka społeczna. Wszyscy działacze społeczni winni się skupić przy miejskich ośrodkach zdrowia. Czekają tam na was. Jesteście tam naprawdę potrzebni. Cóż, obywatele, nie mogę wyczerpać wszystkich zadań, jakie na nas spadają w przemówieniu, ale wierzę, że zdrowy instynkt społeczny społeczeństwa stolicy będzie prowadził po drodze właściwej, tylko nikomu nie wolno być biernym. Nie dajcie się oszukiwać dywersantom, którzy ciągle puszczają pogłoski. Wracajcie wszyscy do pracy. W pracy odnajdziecie siebie, odnajdziecie spokój i przede wszystkim wspólnie odnajdziemy drogi do zwycięstwa. Tylko tą drogą zwyciężymy. Tylko tą drogą. 8 września. Generał Czuma mianuje Stefana Starzyńskiego komisarzem cywilnym przy dowództwie obrony Warszawy. Radio niemieckie podaje, że oddziały niemieckie o godzinie 17:15 wkroczyły do Warszawy. Dowództwo rejonu Warszawy, podporządkowując armię Modlin, Łódź i dowództwo obrony Warszawy, przejmuje generał Rummel. Naczelny wódz akceptuje projekt generała Kutrzeby o rozpoczęciu działań zaczepnych w rejonie Bzury w celu odciągnięcia Niemców od Warszawy. Warszawa pod ogniem artyleryjskim. Pożary. Obywatele, pan generał Czuma, dowódca obrony Warszawy, rozkazem z dnia dzisiejszego mianował mnie komisarzem cywilnym w dowództwie obrony stolicy. Obejmując władzę, podporządkowuję wszystkie lokalne urzędy cywilne, których przedstawiciele mają stawić się do mnie po instrukcję, oraz wzywam wszystkich obywateli stolicy, aby zgodnie z wezwaniami ogłoszonymi przez radio stanęli z powrotem na swych posterunkach i żeby życie toczyło się normalnie. Normalnie. Celem mojej pracy jest zapewnić wojsku zaspokajanie wszelkich jego potrzeb i zabezpieczyć normalne funkcjonowanie życia codziennego ludności cywilnej. Policja państwowa, a ze strony mieszkańców Straż Obywatelska, zapewnią ludności i ład, i porządek. Obywatele, rozkaz dzienny numer 1 generała Czumy brzmi: żołnierze, objęliśmy pozycję, z której zejścia nie ma. Na tej pozycji wróg może usłyszeć tylko jedną odpowiedź: stać. Stać i ani kroku dalej, ani kroku. 9 września. Główne natarcie niemieckich pułków 4 Dywizji Pancernej na Ochotę, poprzedzone silnym przygotowaniem artyleryjskim, zostaje powstrzymane i odparte. Dowództwo nad całym przedmościem zachodnim przejmuje pułkownik Marian Porwit, a nad przedmościem praskim pułkownik Julian Janowski. Mimo stałych bombardowań, tysiące ludzi na wiadomość o obronie Warszawy wraca do miasta. Henryk Lukrec,
W robotniku z 10 września 1939 roku pisze: entuzjazm pracy w murach Warszawy idzie w zawody z entuzjazmem walki orężnej na szańcach. Nieznani sobie ludzie skrzykują się po kamienicach i wcielają wspólnymi siłami w życie każdy twórczy pomysł. W 2 godziny jest szpital z zebranych po mieszkaniach sprzętów, bielizny i pościeli. Jeszcze parę dni, choć potrzeby są niezmierne, nie będzie bezradnych i bezdomnych uchodźców. Warszawa przemówiła swą własną mową, mową bojowników wolności, pełną prostoty, ale tchnącą dumą walki. Obywatele, im gorzej, im ciężej, tym więcej siły ducha mamy. Więcej. Dzisiejsze pożary, wyraz haniebnej działalności rządu niemieckiego, barbarzyńskiej niemieckiej kultury, będzie musiał potępić i naród niemiecki. Naród niemiecki za to zapłaci. Cały świat kultury jest na to oburzony. Na froncie Warszawy panuje duch nieustraszonych bojowników o wolność i niepodległość Polski. Złożonego w nasze ręce honoru Warszawy nie splamimy. Warszawa musi pokazać siłę swoich serc i wolę zwycięstwa nad hordami prusactwa, które wyciąga ręce po naszą ziemię. Odpędźcie wroga, skąd przyszedł. Odpędźcie. Teraz wracam do spraw naszego codziennego życia. Dziś w Warszawie wszystkie piekarnie pracują, są czynne i dostarczają. Dostarczają chleb nie tylko dla miejskich sklepów spożywczych i dla spółdzielni, ale także do sklepów prywatnych. Pracujemy dzień i noc, żeby chleb był dostarczony wszędzie i chleb jest dostarczony wszędzie. Mięsa także nam nie brak, ale musimy pamiętać, że zapasy się wyczerpują i musimy prowadzić politykę jedzenia. Od dziś jedna zupa na dzień. Tylko jedna zupa. Wojsko będzie bronić Warszawy. Nie wiadomo, jak długo to potrwa, dlatego każdy dom musi być zorganizowany i w każdym domu musi być komendant. I w każdym domu trzeba się zająć aprowizacją. Straż Obywatelska dopilnuje tego poważnego zadania. Wobec nawału pracy mianowałem swego zastępcę na Pragę. Jest nim znany obywatel Pragi, pan Bronisław Hajencki. Od dziś, od tej chwili, cała władza na Pradze skupia się w jego rękach. Cóż, obywatele, wydałem zakaz sprzedaży alkoholu. Za naruszenie tego, winni tego przekroczenia będą surowo karani. Nie śmie być w Polsce wódki. My duchem silni. Nie potrzebujemy sztucznej podniety. Nie potrzebujemy. Cóż, woła mnie robota. Nie mogę długo przy mikrofonie pozostać, dlatego powtarzam jeszcze raz. Zwycięstwo osiągniemy, ale musi być karność. Zwycięstwo będzie nasze, ale musimy wolę swoją wzmocnić. Musimy pamiętać na każdym kroku, że każdy pracując walczy. Hańba i pochybel Niemcom. Zwycięstwo jest nasze. września 13 ekspres poranny pisze: na przedmieściu Warszawy upadła bomba. Odłamek jej ciężko zranił w nogę przechodzącego żołnierza. W zamieszaniu wszyscy rozbiegli się po bramach. Została tylko mała, może 10-letnia dziewczynka. Została sama przy leżącym na ziemi rannym. Z przybrudzonego fartuszka wyjęła sznurek i przewiązała zręcznie nogę nad raną, nie dopuszczając do upływu krwi.
Gdy nalot się skończył i ludzie przyszli porannego, dziewczynka zniknęła. Dzieci Warszawy są pogodne, dzielne i nieustraszone. Okazują też wiele przysług wojsku. To są nasze najlepsze łączniki, mówi z uśmiechem oficer. Palą się wprost, by ich gdzieś posłać i coś im polecić. I można być pewnym, że mimo wszelkich przeszkód polecenie będzie wypełnione. Nie boją się ani bomb, ani kul, ani szrapneli. Mamusiu, czy w Niemczech nie ma dzieci? Są. A dlaczego pytasz? Bo ja myślałem, że jakby tam były dzieci, to by Hitler nie zrobił tej wojny. Żal. Żal ściska serce, kiedy patrzymy codziennie na walące się domy, kościoły, pałace. Ale to nic. Nie płaczmy. Nie desperujmy, nie upadajmy na duchu po wojnie. Po wygranej wojnie odbudujemy nową. Nową i piękniejszą Warszawę. Przypominamy naszym sojusznikom, Anglii i Francji, o podjętych zobowiązaniach. Warszawa walczy. Warszawa broni się. Codziennie na nasze otwarte miasto, w którym przebywa przeszło milion ludzi, codziennie na to otwarte miasto lecą tony żelaza. Wróg, odwieczny wróg nasz, obraca domy nasze w perzynę, morduje tysiące niewinnych ofiar. A wy, co robicie wy, nasi sprzymierzeńcy? Wy, którzy przyrzekliście stać przy nas w doli i niedoli. Czekamy na skuteczną akcję odwetową. Jak długo? Czekamy! 14 wrzesień. Na przedpolach Warszawy dochodzi do walki wręcz. Niemcy zostają odparci z poważnymi stratami. 16 wrzesień. Niemcy zrzucają ulotki wzywające do poddania się w ciągu 12 godzin. Inaczej miasto będzie potraktowane jako teren walki. Parlamentariusze niemieccy żądają kapitulacji na piśmie. Generał Rummel odmawia przyjęcia parlamentariuszy. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego zwraca się do dowódcy Armii Warszawa o ewakuację korpusu i kolonii cudzoziemskiej. Tak, teraz Niemcy, nie mając obcych świadków, nie będą liczyć się z niczym. Absolutnie z niczym. Dziś Niemcy wystrzelili na Warszawę dziesiątki tysięcy pocisków. Zrzucili tysiące bomb. I to bomb burzących i zapalających. Setki domów w ruinie. Płoną kościoły i zabytkowe pałace. Giną bezcenne dzieła sztuki. Ale stokroć gorsze straty ponosimy w ludziach. Giną kobiety i dzieci. Giną lekarze, naukowcy i artyści. Nie nadążamy grzebać naszych umarłych na cmentarzach. Na każdym skrawku ziemi, w ogrodach i na dziedzińcach ulicznych powstają nowe krzyże. Brak nam trumien. W wielu miejscach brak światła, wody i gazu, a jednak bronimy się. Nie traci ducha żołnierz na barykadach i nie tracą ducha mieszkańcy. Dzień i noc bez odpoczynku pracują robotnicy wodociągów, gazowni i elektrowni. Osamotniona stolica Polski
daje bohaterski odpór atakom wroga na lądzie i w powietrzu. A wy? Co robicie wy, nasi sprzymierzeńcy? Wy, którzy przyrzekliście nam pomoc? Zapytuję. Już drugi raz zapytuję. Co robicie? Zapytują o to dzieci i umierający. Zapytują o to dzieci umęczonej Warszawy. Zapytują o to dzieci umęczonej Polski. A wy zbrodniarze, bo pewnie też mnie słyszycie. Więc słuchajcie mnie, wy zbrodniarze spod znaku splugawionego krzyża. Pamiętajcie, że jest sprawiedliwość dziejowa. Jest sprawiedliwość, która zapłaci wam za naszą mękę, za nasze łzy, za naszą krew. Pamiętajcie. XVII września. Warszawa broni się nadal. Od świtu ciężka artyleria ostrzeliwuje miasto. Natarcie nieprzyjaciela wzdłuż szosy Grochowskiej odparto, zadając duże straty. Natarcie niemieckie nad Bzurą doprowadza do ostatecznego rozbicia armii Poznań i Pomorze. Naczelny wódz, marszałek Rydz-Śmigły, zaleca wojsku ogólne wycofanie się na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. W radiodepeszy do generała Rumla podaje powody tej decyzji. Warszawa i Modlin mają się bronić bez zmian. 18 września. Trzykrotnie w ciągu dnia samoloty niemieckie zrzucają ulotki. Warszawa poddała się, rząd polski uciekł, złóżcie broń, poddajcie się, inaczej bylibyśmy zmuszeni was przez lotnictwo i artylerię zbombardować. 19 września. Do stolicy przebiła się grupa kawalerii pod dowództwem generała Romana Abrahama. Oberkomando der Wehrmacht podaje, że na całym zajętym terenie Polski opór stawia tylko Modlin, Warszawa i Hel. Dziś było przemówienie Hitlera, w którym powiedziano, że miasta polskie nie są bombardowane. Miasta polskie nie są bombardowane, prócz Warszawy, w której ludność cywilna broni się. Przecież to kłamstwo. Kłamstwo, w które nikt na świecie nie uwierzy. Przecież wiemy, jak strasznie niszczony jest nasz kraj. Jak wiele wsi i osiedli jest bombardowanych, a więc to kłamstwo. Kłamstwo, co Hitler mówi dziś. Tak samo jak kłamliwy był komunikat, że Warszawa poddała się. Mamy w Warszawie dosyć wojska, a ludność od pierwszego dnia wojny, mimo straszliwych warunków bombardowania, trwa na swych posterunkach i pracuje karnie. Bombardowanie, barbarzyńskie bombardowanie miasta i ludności cywilnej trwa. Tego rodzaju metody nie mają precedensu w historii. Nie mają, ale znajdą swoje określenie i znajdą karę. Tego rodzaju metody muszą się odbić i na losach narodu niemieckiego, na jego dalszych losach. Do czego? Do czego potrzebne jest niszczenie takich pamiątek jak zamek, Belweder, Sejm, kościoły z katedrą świętego Jana na czele? Naród polski nie stracił swej godności i dumy. Mimo straszliwych warunków bombardowania trwa. Trwa i trwać będzie. 20 września. Generał Kutrzeba w Warszawie. Prasa podaje tekst ostatniego orędzia prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego, ogłoszonego przez radio angielskie. 22 września. Od świtu wciąż ponawiane naloty, wciąż bomby burzące i zapalające. Szczególnie atakowane są szpitale.
Wieczorem od pożarów jest jasno jak w dzień. Niedziela 24 wrzesień. Niemcy ostrzeliwują miasto ogniem niszczycielskim. Ulotki zrzucane z samolotów wzywają do poddania się i grożą wprowadzeniem zasad zbiorowej odpowiedzialności w razie kontynuowania oporu. Poniedziałek, 25 wrzesień. Po całonocnym ostrzale artyleryjskim od godziny 7 rano aż do zmierzchu bombardowanie lotnicze o niespotykanym natężeniu. Lotnicy masowo ostrzeliwują ludność z broni pokładowej. Wtorek, 26 wrzesień. Całe miasto płonie, setki ludzi zagrzebanych pod gruzami domów. Wszystkie szpitale zniszczone, nie ma wody. Chciałem, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielka będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany. Robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej to się stało, niż przypuszczano. Nie za lat 50, nie za lat 100, lecz dziś widzę wielką Warszawę. Gdy teraz do was mówię, widzę ją przez okna, rozczerwienioną płomieniami ognia, otoczoną kłębami dymu, wielką, niezniszczalną, wspaniałą, wielką, bo walczącą, walczącą Warszawę. I choć tam, gdzie miały być wspaniałe sierocińce, gruzy leżą, choć tam, gdzie miały być parki, są barykady gęsto trupami pokryte, choć palą się nasze szpitale, choć płoną nasze biblioteki, nie za lat 50, nie za lat 100, lecz dziś, dziś Warszawa, broniąco honoru Polski, jest u szczytu swej wielkości i chwały. Warszawa płonie. Warszawa pali. Warszawa, bombardowana bez przerwy z powietrza i z ziemi, zamienia się w rumowisko gruzów. Nie mamy światła, nie mamy wody, nie mamy żywności. 60 tysięcy zabitych, 100 tysięcy rannych. Oto rezultat straszliwej furii najeźdźcy. Dziś Niemcy wystrzelili na Warszawę 10 wagonów amunicji. Możecie cholery wystrzelić 10 razy więcej. A Warszawy i tak nie zdobędziecie, to nic nie jest w stanie złamać ducha naszego oporu. Po raz ostatni zwracam się do naszych sojuszników. Już nie proszę o pomoc, na to już nie czas. Ale żądam pomsty. Żądam pomsty za spalone kościoły, za zniszczone zabytki, za mękę i śmierć rozrywanych bombami, palonych ogniem pocisków fosforowych, za mękę uduszonych w zawalonych piwnicach i schronach. Żądam pomsty. A wy, zbrodniarze, barbarzyńcy, którzy napadliście na nasz kraj, pamiętajcie, pamiętajcie, że jest sprawiedliwość, jest sąd, przed którym wszyscy stanąć musimy, żeby odpowiedzieć za swoje czyny i zdać sprawę. Niech wszystkie stacje radiowe, zwłaszcza stacje francuskie, które nas słyszą, powtórzą. Powtórzą całemu światu. Warszawa walczy. Warszawa broni się. Jeszcze Polska nie zginęła.
Rada Wojenna z udziałem dowódców i przedstawicieli Wydziału Wykonawczego Rady Obrony Stolicy, w której przewodniczy generał Rummel, wobec braku wszelkich perspektyw politycznych i wojskowych oraz katastrofalnego położenia ludności cywilnej, podejmuje decyzję zaprzestania walki i wszczęcia rozmów kapitulacyjnych z Niemcami. Od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o kapitulacji, nie możemy wrócić do równowagi. Kapitulacja. Niemcy ukazują się na mieście małymi grupkami. Obejmują nasze miasto z widocznym lękiem i ostrożnością. Starają się przed wejściem dobrze usposobić do siebie ludność. Od wczoraj wydają nawet gorącą zupę. Tak, wysilają się na żarty. Nagle usłyszałam dźwięki marsza wojskowego i rytmiczny śpiew żołnierski. Zdałam sobie sprawę, że to Niemcy wchodzą do mojej Warszawy, że to Niemcy wchodzą do naszej Warszawy. Poczułam się jak sparaliżowana, nogi odmówiły mi posłuszeństwa. W duszy zamarł mi krzyk. Szli zwartą kolumną i śpiewając głosili nam swoje podłe zwycięstwo. Na Rojnej przed chwilą ulicy zrobiło się pusto. Wszyscy cofnęli się gwałtownie do bram domów. A kto nie zdążył schować się w bramie, przywarł do murów i odwrócił się tyłem do jezdni. Właśnie tyłem do nich. Obywatele Warszawy, dziękuję wam sercem całym za zaufanie, jakim darzyliście mnie przez cały czas obrony. Dziękuję wam za to, żeście posłuszni moim wezwaniom, trwali ofiarnie i wytrwale na swych posterunkach, utrzymując w ten sposób życie nasze, pomimo tak trudnych warunków. Bezmiar bohaterstwa i ofiary wykazała ludność stolicy. Historia oceni należycie to poświęcenie, które nakazało nam stać na naszych posterunkach do ostatka. Niech żyje Polska i jej stolica, Warszawa.